Hej, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj ponownie Devsi podzielili się z nami statystykami, jeżeli chodzi o właśnie Marzec. Plus wy mnie dodatkowo widzicie, to już w ogóle są dwie niemalże nowości, jeżeli chodzi o samo DVD, a w zasadzie głównie statystyki dotyczą samego Billiego i w zasadzie zmian, które były wprowadzone na nim jakiś czas temu. No i dzisiaj sobie to generalnie na szybko przejrzymy i całkowicie, że tak powiem, ja już sobie to przejrzałem wcześniej i w zasadzie całkowicie te statystyki nikogo nie dziwią. Generalnie zaczynając od samego kill rate'u oraz od procentowego użycia, w zasadzie jak często na samego Billasa można było trafić. Kill rate 63%, 9% jeżeli chodzi o podbicie jego w zasadzie zabójczości, czekolwiek by to w zasadzie można byłoby nazwać w tym momencie. I sam Billy jest o wiele częściej pikowany, wzrost z 2% grających, w sensie inaczej, killerzy, gracze, którzy grają killerem, wcześniej pikowali Billiego, to byli tylko 2% graczy grało właśnie Billim, teraz jest to 8, no ale jest to generalnie odzwierciedlone właśnie w, właśnie to jest odzwierciedlone w meczach właśnie przez to, no częściej tego Billiego można gdzieś tam trafić, oczywiście jest to wszystko zależne od MMR, oczywiście. No i tutaj jeszcze mam podane statystyki, a w zasadzie bardziej daty od kiedy, kiedy można było, kiedy były liczone właśnie ten przed oraz po, więc tutaj mam dokładne okresy czasowe. I tak wygląda dziesiątka najpopularniejszych killerów, jeżeli chodzi o pikowanie. I tutaj mamy oczywiście mówione o całym przekroju MMR, czyli o wszystkich graczach właśnie Billy. 8% graczy, potem Huntresska, Deathslinger, częściej pikowane, Dzwonek. Dzwonek Chucky, Wesker, Legion, Trapper, Myers oraz Ghostface. No, więc de facto no z 2%, gdzie de facto Billy nie łapał się do pierwszej dziesiątki, no teraz w zasadzie otwiera, jeżeli chodzi właśnie o to, o pikowanych killerów właśnie z tego okresu, czasowego. Tak jak mówię, czy to kogoś dziwi? Nie. Patrząc tylko dalej na wszystkich innych killerów, no de facto ja osobiście nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem na Zepera, nawet więcej grałem na Nuskę. Aczkolwiek no tutaj myślę jeszcze samo w zasadzie MMR, na którym się siedzi, jest stosunkowo istotne, jeżeli chodzi właśnie o to, czy na danego killera trafiamy. Kolejno mamy również statystykę skillchecków, która jest generalnie dosyć interesująca i myślałem, że generalnie wygląda ona gorzej, ale do czego zmierzam? Mamy oczywiście diagram kołowy, że tak mądrze powiem, z statystyką trafienia skillchecków bądź ich nie trafienia. No i właśnie w tym okresie miesiąca od 20 lutego do 20 marca można sobie właśnie wyczytać, że mianowicie 70% skillchecków, jakie gracze trafiali, no to były to po prostu zaliczone gry, skillchecki. 23% skillchecków to były grady, czyli w zasadzie 1/4 prawie że. No i malutkie 7% było tylko misniętych. No i generalnie tak, wszystko fajnie, pięknie, tylko część już osób się w zasadzie doczepiało, w zasadzie komentowało, że ciekawe ile z tych 7% to są skillchecki, które wybuchają z powodu odejścia od gena w momencie, kiedy po prostu chcemy odejść od gena, ale dostajemy skillcheck. No, dosyć znane, więc no, tutaj nie powinno to nikogo dziwić, że to też będzie normalnie w świecie wliczone. No, no generalnie częściej w skillchecki się trafia niż nie trafia i częściej trafiamy greaty niż misujemy skillchecki. No ale to nie powinno być mimo wszystko powiedzmy jakimś szokiem, no bo mimo wszystko trafianie skillchecków jest stosunkowo no, podstawową mechaniką w zasadzie, jeżeli chodzi o tym bardziej grę surwem. Aczkolwiek dalej perki, w zasadzie 6 perków, przez które nie trafiamy samych skillchecków, w zasadzie używając killer, kiedy grał z tymi perkami, my po prostu nie trafialiśmy tych skillchecków i najczęściej właśnie była to Lullabajka, potem był Unnerving, Stormik, Kolorfobia tutaj, jeżeli chodzi o leczenie, bo w zasadzie wszystkie skillchecki są tutaj liczone, Overcharge oraz Opresja. To są perki, które właśnie to są perki, które najbardziej jakby utrudniają nam trafienie skillchecków. Jestem ciekawy, gdzie by była Stara Ruina. Naprawdę, jestem bardzo ciekawy, gdzie ona była, by była w tym zestawieniu. No i w zasadzie ostatnia rzecz na dzisiaj, w tym jakże krótkim i bardzo porywającym filmie. Endgame Calypso, bo w zasadzie sam Endgame ma już prawie 5 lat. No i generalnie statystyki wyglądają tak przez te niecałe 5 lat. Endgame Calypso odpalił się prawie miliard
razy. Chciałem powiedzieć, że to oznacza praktycznie zagranych ponad miliard meczy w ciągu tych 5 lat, gdzie mimo wszystko trzeba byłoby do tego doliczyć mecze, w którym endgame się nie odpalił w ogóle. Więc myślę, że tych meczy jest dużo, ale nie o meczach. Idąc dalej. Statystyka, jeżeli chodzi o słudzów, którzy zginęli oraz o tych, którzy przeżyli, a w zasadzie uciekli z endgame'u. 412 milionów graczy ponad zostało, najnormalniej w świecie zginęło właśnie. A niecałe 210 milionów właśnie było, uciekło z gry, najnormalniej w świecie. I tutaj widzimy, że to są statystyki prowadzone od 7 maja 2019 roku do 20 marca obecnego roku, więc no prawie 5 lat endgame. Dużo? No i generalnie w sumie też te statystyki, przynajmniej mnie osobiście nie dziwią, bo w momencie, kiedy mamy jakąś trudną sytuację w endgame'ie, to częściej wpływy giną, niż się, że tak powiem, ratują i uciekają. No ale mówię, to jest również moja obserwacja, jeżeli o to wszystko chodzi. Ciekawe, jeżeli chodzi o endgame, ciekawe, jeżeli chodzi o skillchecki, jeżeli chodzi o Billiego, całkowicie mnie to nie dziwi, no bo jego buff naprawdę całkowicie go odmienił. I no, można się zastanowić tylko no, w zasadzie, dlaczego tak mało, bo jakby Billy w pewnym momencie zaczął uderzać, a w zasadzie może na początku gdzieś tam uderzał, jeżeli gdzieś tam na początku uderzało Killer 8, tutaj opiewając około 70%, też bym się całkowicie no, nie zdziwił, ale... Okej, to by było na tyle. Piszcie na dole, co sądzicie o tym wszystkim. No i tyle. Discord i Twitch w linkach na dole. Dzięki, do następnego.